lieutenanta Marka Piechtowskiego. Witam pana komendanta miejskiego inspektora Piotra Stachowiaka. Witam również panią nadkomisarz Małgorzatę Marczyk. Pana prezydenta pierwszego proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, się cieszę, że w urzędzie możemy gościć tak zacnych gości. Oczywiście tym bardziej, że okazja jest taka niezwykle sympatyczna, bo myślę, że panu komendantowi między innymi możemy zawdzięczać, że tegoroczne święta, wojewódzkie święta, święto policji jest właśnie, będzie obchodzone we Włocławku. Dzisiejsze nasze spotkanie z państwem służy temu, żebyśmy zaprosili przede wszystkim państwa, żebyśmy mogli też zaprosić mieszkańców na te niebywałe wydarzenia. Dlaczego niebywałe, to myślę, że za chwilę państwo, pan komendant, pan rzecznik odpowiedzą na to pytanie. I ja też się niezwykle cieszę, tak jak powiedziałem na początku, to są obchody święta we Włocławku. Również mam zapewnienie, że na tych obchodach będą gościć szefowie policji, czyli pani minister spraw wewnętrznych i również sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, notabene pochodzący z naszego województwa. Także bardzo się cieszę oczywiście i myślę, że to jest jakiś nasz też sukces, że to jest Włocławek, że te obchody są tak okazałe i uroczyste. Pani. Idea zorganizowania Wojewódzkiego Święta Policji powstała w zeszłym roku na święcie w Sępólnie Krajeńskim. Stwierdziłem, że dobrze wykorzystać okazję, żeby po pierwsze zaprezentować pracę policji mieszkańcom i to pracę policji nie poprzez komunikaty prasowe, poprzez kroniki kryminalne, tylko tą pracę, jaką wykonujemy na co dzień, te elementy, które są ciekawe, które nieraz nie każdy może zobaczyć. Również zależało mi na tym, żeby zorganizować to święto policji po to, żeby zaprezentować nasze miasto i przedstawić gościom, którzy tu przyjadą, z racji tego, że będą to przedstawiciele każdego powiatu, każdej komendy miejskiej i powiatowej z województwa, przedstawiciele wszystkich służb na szczeblu wojewódzkim, z którymi współpracujemy na co dzień, przedstawić, jak jesteśmy zorganizowani, w jaki sposób pracujemy. Będzie się to święto składać z trzech części. My od dwóch lat organizujemy w Parku Sienkiewicza festyn, głównie skierowany dla tych najmłodszych naszych mieszkańców, chociaż ten będzie też skierowany dla osób dorosłych. Zaprezentujemy tam naszą pracę przez pokaz grupy antyterrorystycznej, pokaz psów służbowych. Do tej pory ta prezentacja bazowała na siłach i środkach, jakie posiada Komenda Miejska. W tym roku, z racji, że to będą święta wojewódzkie, też będziemy wykorzystywać i prezentować różnego rodzaju służby ze szczebla Komendy Wojewódzkiej, jakby chociażby wspomniana grupa antyterrorystyczna. Organizacja, przez to, że też skierowana jest do najmłodszych, postaraliśmy się, żeby zainteresowaniem tą uroczystością objąć nie tylko miasto Włocławek, ale również powiat i po rozmowach z wójtami, z burmistrzami organizują oni przyjazd grup młodzieży praktycznie z każdej gminy, z półkolonii, z obozów, także nie tylko dla mieszkańców Włocławka, ale również dla mieszkańców powiatu ten festyn będzie zorganizowany. Uroczystości zaczynają się o godzinie 14, uroczystą mszą w katedrze, później uroczystość związana z nominacjami, z wyróżnieniami, z odznaczeniami na placu przed katedrą i o godzinie 16 ten festyn. Jaki będzie program, to może pani Małgosia przedstawi. Na tym festynie, tak jak pan komendant powiedział, będzie mnóstwo atrakcji skierowanych do tych najmłodszych, ale taki profamilijny program również się znajdzie, gdzie będziemy angażować opiekunów, rodziców, wszystkich chętnych, którzy właśnie będą chcieli wziąć udział w naszych quizach, zabawach, pokazach. Ja wspomnę tylko myślę o niektórych atrakcjach, które będą czekały na wszystkich zainteresowanych w czasie tego festynu, który, tak jak pan komendant zasugerował, rozpocznie się około godziny 16 w Parku Sienkiewicza, już po tych oficjalnych uroczystościach.
Oczywiście wspomniane wcześniej pokazy grup antyterrorystycznej, grup realizacyjnej naszych włocławskich policjantów, pokaz umiejętności psa służbowego prezentowany przez naszych włocławskich przewodników psów. Będą różnego rodzaju stoiska, jeżeli już jesteśmy przy psach, to będzie stoisko dogoterapii, będzie możliwość porozmawiania z osobą, która prowadzi dogoterapię, która ma psa, pies będzie również do dyspozycji tych najmłodszych. Będą pokazy motocykli klubu motocyklowego, pokaz ratownictwa straży pożarnej, tutaj symulacja wypadku samochodowego, rzecz, która w zeszłym roku również budziła ogromne zainteresowanie. Oczywiście będzie zaprzyjaźnione z nami wojsko i żandarmeria i tutaj też będziemy mogli liczyć na prezentację ich sprzętu. Będzie możliwość uczestnictwa, wzięcia udziału w symulacji wypadku, w symulacji jazdy pod wpływem alkoholu, żeby zobaczyć, jak organizm się zachowuje, z jakimi sytuacjami możemy się zetknąć. Miłośnicy paintballa również będą mieli możliwość uczestnictwa w takich zajęciach. Nasz areoklub włocławski zaprezentuje również swój sprzęt. Będziemy tutaj w parku ustawiać balona. Będzie również możliwość podniesienia się chociaż nieco ponad poziom właśnie w owym balonie. Będzie możliwość, tak jak już tu pan komendant wcześniej wspomniał, zapoznania się, że tak powiem, z taką pracą policji od kuchni, na co nie wszyscy mają możliwość, bo mówię tutaj o stoisku techników kryminalistycznych, a więc kwestia zabezpieczania śladów, rodzajów śladów, możliwości ich wykorzystania, wszystkie te, jak pobiera się ślady, prezentacja ambulansu kryminalistycznego, który wykorzystywany jest właśnie w czasie działań, stanowisko ruchu drogowego, samochód wypadkowy, samochód, który będzie prezentował urządzenia kontrolno-pomiarowe, będzie również przygotowany specjalny panel dotyczący zmian w przepisach ruchu drogowego, a więc te wszystkie świeżynki, które weszły w życie, również będziemy mieli możliwość, żeby to i zaprezentować, i żeby osoby zainteresowane mogły się z tym zapoznać. Różnego rodzaju pokazy statyczne, wyposażenia naszej policji, będą również quizy, zabawy, konkursy przeznaczone nie tylko dla najmłodszych, dla starszych również. Każdy uczestnik, każda osoba zainteresowana, która weźmie udział w konkursie, nie odejdzie z kwitkiem, będą nagrody, będą jakieś słodkości, upominki. Dzieciaki będą miały możliwość skorzystania z różnego rodzaju właśnie zabaw, malowania twarzy. No nie ukrywam, że najmłodsi w zeszłym roku z tego tytułu mieli niesamowity ubaw i to stoisko było oblegane do w zasadzie do zakończenia naszej imprezy. Będzie to coś dla ducha, dla ciała i oczywiście będą również możliwości wzięcia udziału w jakichś takich zawodach, mini zawodach wysiłkowych, jakichś sprawnościowych. Będzie również coś dla żołądka, więc myślę, że atrakcji naprawdę będzie całe mnóstwo. Każdy będzie mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Licząc na, czy bazując na doświadczeniach ubiegłorocznych i wiedząc, jak społeczeństwo do tego podeszło, myślimy, że tym razem też nie zawiedziemy i wszystko będzie ok. Dziękujemy za tę informację. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to proszę uprzejmie. Wszystko jasne, niezręczna cisza. Jako ciekawostkę może też podam taki fakt, że co roku Komenda Wojewódzka organizuje plebiscyt najpopularniejszego dzielnicowego w województwie.
W tym roku policjant z naszej komendy zajął drugie miejsce. I to jest rekord komendy, jeżeli chodzi o policjanta, którego mieszkańcy darzą taką popularnością. Nie pamiętam teraz dokładnie, ile zdobył głosów. To mieszkańcy wysyłali głosy na policjantów, ale na pewno to było grubo ponad 1000. Chociaż dokładnie nie powiem, nie pamiętam tej cyfry. Też na tym festynie komendant wojewódzki wręczy tym najlepszym dzielnicowym nagrodę. I pocieszające jest to, że to będzie też policjant z Włocławka. Ja nie pamiętam, choć pracuję raptem 2 lata. Ja próbowałem się dowiedzieć, na pewno po reformie administracyjnej święta wojewódzkiego we Włocławku nie było. Kiedy będzie następnym razem, trudno powiedzieć, ale z racji tego, że Święto Policji 2015 akurat jest w naszym mieście, to zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda praca policji, praca służb, bo mundury będą wszystkich rodzajów, wojsko i straż pożarna, i żandarmeria wojskowa i policja, także zachęcamy do udziału w festiwalu.